Cześć kochani, dzień dobry. Jak widzicie, jestem przed naszymi apartamentami. Idę. Coś się u nas pozmieniało, wam szczerze powiem. I teraz, no nie codziennie, bo wczoraj na śniadaniu razem byliśmy. Widzicie, znowu jest pogoda, więc będziemy szli plażować. Dlatego idę do sklepu kupić jakieś bułeczki, jakąś sałatkę dla męża, coś fajnego dla Ignasia. Idę zobaczyć w ogóle, co mają w sklepie. I właśnie wstałam, dlatego mam taki głos i też tak wyglądam. Jest 7:18. Ja już ubrana jestem i gotowa, żeby zaczynać dzień, więc tak to już u nas jest. Jest pusto w Rewalu, tylko chodzą tacy emeryci, można by powiedzieć. Tak wcześnie wstają jak my. Ale my już tak mamy. Już max godzinka będziemy na plaży. Niebo jest przepiękne. Przepiękne, błękitne niebo. Dobra, ja skręcam, idę do sklepu właśnie, zrobię jakieś zakupy spożywcze. Czereśnie to są przepyszne, co prawda 19,90, ale przepyszne. I lecimy na plażę, ale mam głos zachrypnięty. Już słyszę morza szum. Tam jest jeszcze zejście właśnie na plażę drugie. A my, jak widzicie, odeszłam od apartamentu, teraz wchodzę w tą aleję różaną, którą wczoraj wam pokazywałam i jestem w sklepie spożywczym. Wszędzie mamy niedaleko. I mówię, że coś się pozmieniało, bo Ignacy wstaje rano i chce z tatą leżeć i oglądać Kacze Opowieści. Na czwórce teraz takie lecą. Więc oni oglądają Kacze Opowieści, a ja w tym czasie do sklepu z ogromną przyjemnością się przejdę. Stanęłam u nas na takim małym tarasiku, jak widzicie, ci, którzy nie widzieli vlogów z tamtego roku, bo one są poblokowane niestety i na razie takie muszą zostać. To tu jest nasz apartament w tym miejscu, tu schodzimy takimi schodkami i tu jest właśnie taki zakątek, przepraszam, z krzesełkami, stoliczkiem, gdzie można się zrelaksować. Powiem wam, że pogoda robi się fantastyczna, już to mówiłam rano, jak szłam na zakupy. Jest przepięknie, poczekajcie, odwrócę kamerę i troszkę do was pogadam. No i ciągnę krzesło. Usiądę sobie tak, o, żeby słoneczko właśnie nie przeszkadzało mi w nagrywaniu. Powiem wam, że niejedna osoba już mnie pytała, a w to samo miejsce, drugi raz w to samo miejsce. Wiecie co, to miejsce jest tak specyficzne, że właśnie ta swoja plaża jakby działa na to, że znowu chcieliśmy tu wrócić i wracać, pewnie tu będziemy chcieli. Choćby z tego względu, że jak widzicie nad morzem jest tak, że ta pogoda jest zmienna, po prostu zmienia się wszystko z minuty na minutę. A my mamy taką możliwość, że wyłapujemy każde słońce, czyli jest dokładnie, o właśnie tak jak teraz, słoneczko świeci, ja sobie schodzę, siedzę, wyłazimy na plażę, latamy, zaczyna padać, jesteśmy dosłownie w minutę schowani w pokoju. Jeszcze nas takie coś na plaży nie spotkało, ale wiecie, w razie co nie ciągamy się z całym majdanem. No nie wiem, my jesteśmy niby nie starzy ludzie, ale stawiamy już na wygodę i z dzieckiem, które mówi, o mnie już nóżki bolą, już mi się nie chce, to jest po prostu perfekcyjne miejsce. Dlatego, że tak jak mówię, my schodzimy, on sobie śpi na plaży, ja nie ciągam całego majdanu, bo w każdej chwili mogę skoczyć, mówię, a idę zrobić sobie kawkę, idę zrobić sobie kanapkę, na przykład przynieść na plażę. To jest po prostu super. To jest, no, dla nas jest to po prostu przegenialne rozwiązanie. Jeszcze tym bardziej, że ten apartament w Rewalu jest umiejscowiony tak, że jesteśmy naprawdę przy wszystkich tych sklepikach, nie w samym centrum, bo my mamy kawałeczek do centrum, ale jesteśmy na tym deptaku, właśnie na tej Alei Zakochanych, gdzie są już bary, są sklepiki, czyli możemy tak naprawdę daleko nie pochodzić, żeby pokorzystać. I jesteśmy naprawdę w sekundę na plaży. No to jest dla mnie po prostu najważniejsze, nie sam wygląd apartamentu, bo zastanawialiśmy się, czy nie jechać do hotelu, w którym byliśmy rok temu. Hotel nazywa się Residence i ja was też serdecznie tam odsyłam. Dlatego, że tam mnie skłaniało raczej to, że w razie braku pogody, to tam macie śniadanka podane, nie musicie się o to martwić. Śniadanka, obiad, kolację, to jest naprawdę wygoda. Tyle, że my lubimy próbować. Jak kiedyś powiedziała to Ada, którą ja serdecznie pozdrawiam z kanału Ada Gada. Całuję cię, kochana. Że oni są z mężem takimi gastroturystami, to my trochę z mężem też tak jesteśmy, co po nas troszeczkę widać. Lubimy po prostu od knajpy do knajpy chodzić, sprawdzać różne smaki, testować. I tak jak na przykład ja testowałam, pierwszy raz jadłam, no co śmieszne w ogóle, krewetki w cieście, byłam zachwycona, sole ze szpinakiem, dorsza bałtyckiego i w ogóle takie, no wiecie, że po prostu idziemy do knajpy i możemy spróbować czegoś innego. Dzisiaj tu, jutro tam, dzisiaj na pewno pójdziemy jeszcze do innej restauracji, po prostu chcemy chodzić i testować, o właśnie, sprawdzać te smaki. Nie mogę, już dawno bym na tej plaży była, dlatego tutaj zaszłam, nie mogę męża dobudzić, dlatego on się położył z Ignasiem i dobudzić. No wcale nie próbuję, po prostu weszłam z zakupami, a mój mąż przysnął, jak leżał z Ignasiem i oglądał bajkę. I tak śpi, po prostu nie chcę go budzić, o może tak, bo
naprawdę uważam, że codziennie wstaję na godzinę 7 do pracy i tutaj się powinien wyspać, a my tutaj nie wiem czemu tak działamy, ale 7:01, 7:02 i 7:03, tak wstajemy ostatnio. Więc może do 7:08 pociągniemy ostatniego dnia naszego pobytu. Musimy korzystać jak najbardziej. Wczoraj był najpiękniejszy dzień, jeżeli chodzi o pogodę. Najpiękniejszy, naprawdę. Słońce tak grzało, że ja nie wiem, czy oglądacie mnie, oglądaliście, bo to już jak oglądacie, to już to było. Na Instastory, ja tam cały czas nagrywałam takie filmiki. 19:30 coś, my jeszcze plażowaliśmy i się kąpaliśmy wszyscy. No po prostu była przeboska wczoraj pogoda i mam nadzieję, że dzisiaj chociaż za 2-3 godzinki pogoda pozwoli nam na to, żeby właśnie tak się porelaksować. Dobra, ja kończę, dopijam tutaj kawkę, korzystam ze słońca. Jeszcze filtrów żadnych nie stosowałam, więc zaraz idę się wysmarować i porządną pielęgnację jakąś zrobić. I tyle. I widzimy się na plaży. No właśnie, oby na plaży, oby się nic nie zepsuło. Widzicie? Tam moje chłopaki już wędrują. A ja już plażuję sobie. Widzicie, jako jedni z pierwszych. Jeszcze nikogo nie ma. Słoneczko zaszło. Liczymy na to, że wyjdzie. I siedzimy, co? Robiąc przygotowane picie, przygotowane kawka, przygotowana. I sobie się relaksuję. Chłopaki oczywiście już muszą się moczyć. Ja nie wiem, nie mam takiej fazy, żeby słońca jeszcze nie ma, to po prostu moczyć stopy. Nie wiem, bez przesady. Moja stylizacja na wyjście, jak widzicie, to taka zwykła bluzeczka z H&M-u, spódnica ołówkowa standardowa, czyli to, co lubię najbardziej. I będę miała takie sandałki z czas na buty, błyszczące. Od tyle, kucyk związany, makijaż bardzo naturalny, zaraz zresztą zobaczycie, bo wyjdę na dwór, to będzie lepiej widać. Mam nadzieję, że teraz lepiej widzicie mój makijaż. Codziennie mam ten sam podkład, codziennie mam ten sam bronzer, to samo na... brwiach i tuż do rzęsy jest ten sam. Po prostu mam co innego na usta, więc nie mam taką pomadkę z Bel z Biedronki tak naprawdę. Poczekajcie. Przepraszam, musiałam się rozłączyć, bo złe światło miałam. Jakoś teraz mi się też wydaje takie przymulone światło. Nie, kamerę mam czystą, więc jestem zdziwiona, że tak to jest. Może jak to później obejrzę, będzie wyglądało bardziej naturalnie. No jak widzicie, taki zwykły właśnie mam strój i wybieramy się na obiad. Słońce zaszło, ale tak naprawdę słońce jest cały czas takie za chmurami. Tak wychodzi, zachodzi. Na dworze jest cieplutko, no to już można stwierdzić po tym, jak się ubrałam. Idziemy na pizzę. Mamy ogromną ochotę na pizzę z mężem i wychodzimy właśnie na pizzę. Ignacy również pizzę będzie jadł, bo już się... Bo akurat pizzę taką z brokułami i margheritę z brokułami, o to jest jego ulubiona pizza, moja również, więc taką będziemy jeść razem, mąż pewnie jakąś ostrą. Idziemy do pizzerii Oliwka, znaczy mamy taki plan, mam nadzieję, że będą tam wolne miejsca, znaleźliśmy to na internecie i idziemy zobaczyć, co to takiego będzie. Nic, ja dodatkowo zakładam jeszcze taki apaszkę Calvina Kleina i torebeczkę, sandałki z czas na buty i ruszamy. Zobaczcie, jak mój synek ślicznie wygląda. Ignasiu, pokaż się. Mówić nie umie, co prawda? Żartuję, umiem mówić. Ma różową polówkę na sobie i czarne spodenki z H&M. Mąż również na sobie będzie miał różową koszulę, którą właśnie mu wyprasowałam. Idziemy. Nie, chłopczyk ma tak samo na imię jak ty, tam.